to, że Putin kazał wyeliminować Prigozina, nie ulega raczej wątpliwości. Od razu po groteskowym, choć jednocześnie groźny dla Kremla puczu wagnerowców w czerwcu, wiadomo było, że ich dowódca robi już tylko za żywego trupa. Bunt oznaczał utratę zaufania do dowództwa armii, co w kategoriach praktycznych może poprzedzać bunt wojska. Zamiast do wroga armia zacznie strzelać do swojego naczelstwa. A to właśnie jest najgorszym horrorem dla autokratów. Inwazja na Ukrainę zmieniła Rosję definitywnie w państwo bandyckie. Główną niewiadomą pozostaje oczywiście pytanie, jakie będą dalsze losy tego kraju. Rosja wyszła z katastrofalnego dla niej XX wieku, nie mając czasu na ukształtowanie nowych wartości. Zaś postsowiecka Rosja wzięła z Zachodu chyba tylko wszystko, co najgorsze. Najlepszym dowodem jest właśnie horda Wagnera, obwiniana o zbrodnie wojenne nie tylko w Ukrainie, lecz przedtem już w upadłej Syrii i kilku krajach afrykańskich. Ludobójstwo rosyjskie w Ukrainie jest efektem doktryny strategicznej. Zbrodniczość, kłamstwo i poczucie posłannictwa były zawsze wpisane w doktrynalny komunizm. Naród rosyjski nigdy nie był w stanie wyrywać się z zaklętego kręgu własnej historii, czyli manii wielkości napędzanej ogromem tego państwa. Tak powstały warunki, które doprowadziły teraz nie tylko do ruskiej napaści na Ukrainę, lecz także bezgranicznych okrucieństw, zdziczenia, ludobójstwa, masowych gwałtów i tortur. Na razie wiadomo tylko, że jeśli świat faktycznie ma być kiedyś lepszym miejscem do życia, zanim zaczniemy kolonizować Marsa, nie może tu być więcej miejsca dla zbrodniczych elementów typu Putina i Prigozyna. Główna burza mózgów na Zachodzie powinna dotyczyć tego, żeby na gruzach obecnej Rosji nie wyrosło jeszcze gorsze monstrum. Żebyśmy nie byli świadkami narodzin narodu, jakiego świat dotąd nie oglądał.